Witam serdecznie, Marcin Graczyk, Rozmowa Dnia Dziennika. Dziś moim gościem jest Adam Hoffman, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie witam pośle. Serdecznie. Panie pośle, trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Cor, profesor Safian i pan Stępień, chcą napisać, taką złożyć ofertę wszystkim politykom, nową konstytucję. W kilku wersjach, bo z wersji prezydenckiej, kanclerskiej i w wersji prawdopodobnie takiej, jak jest, czyli koabitacyjnej, bo jak mówią, to co dzieje się w tej chwili na linii Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera, jest niedopuszczalne. No to zły pomysł. Znaczy konstytucja powinna się pisać w komisji konstytucyjnej. Oczywiście profesorów z takim doświadczeniem powinno się do tej komisji konstytucyjnej zapraszać. Wydzielili się swoimi doświadczeniami, ale to jednak nie oni powinni tworzyć projekty konstytucji z jednego prostego powodu. To później Zgromadzenie Narodowe, a więc emanacja jednak partii politycznych będzie przyjmować te projekty. W związku z tym raczej nie tędy droga. Z konstytucją w Polsce jest taki oto problem, że wszystkie partie, które dziś są reprezentowane w Sejmie, a także poza nią, mają swój projekt. I one się różnią między sobą. One są obciążone, te projekty, oczywiście bieżącymi sporami politycznymi, no bo tak często w polityce jest. I to może właśnie taki projekt zewnętrzny te spory by zakończył. Ja myślę, że jest inna droga. Znaczy nie projekt zewnętrzny, a raczej jeśli partie umówiłyby się, że vacatio legis takiej konstytucji jest dłuższe niż rok, dwa, trwa na przykład 5 lub 10 lat, bo oczywiście to jest kwestia do rozmowy, to mogłoby odpolitycznić spory, bo no, politycy często myślą w kategorii jednych, dwóch, prawda, następnych zbliżających się wyborów, no i to niestety blokuje rozmowę o konstytucji. My mamy swój projekt, który był przepracowany przez ostatnie 2 lata i on zaskakuje sporo osób, dlatego że no, nie jest tak, jakby się wszystkim wydawało, że chcemy przesunąć ustrój w stronę pana prezydenta, bo dziś prezydent jest Kaczyński. No właśnie, jeżeli będzie kilka wersji, przyszłym, że będzie, to wy za którą wersją jesteście? No nasz, ustrój prezydencki, kanclerski? Nie, ten nasz nowy projekt, który został przedstawiony na kongresie, to projekt, który umacnia system parlamentarno-gabinetowy, czyli bardziej system kanclerski, w stronę systemu kanclerskiego, ale zachowuje kontrolę prezydenta, tak żeby jednak prezydent mógł kontrolować to, co dzieje się w państwie. Oczywiście ono wyjaśnia pewne spory kompetencyjne między gabinetem a prezydentem. Czyli polityka zagraniczna podporządkowana prezydentowi. No ona jest, znaczy prezydent wykonuje, znaczy ma możliwość w tej, w naszym projekcie o konstytucji wykonywać swoje obowiązki, czyli na przykład właśnie politykę zagraniczną wykonywać dzięki tym narzędziom, które dostanie, ale jak mówię, no dziś Platforma już kilka razy postulowała powołanie komisji konstytucyjnej i zmianę konstytucji, tylko de facto nic z tego nie wychodzi. Gdyby zrobić tak, że politycy będą rozmawiać o konstytucji, która będzie za 8 lub 10 lat, na pewno byłoby łatwiej. Ale zgoda na to, że konstytucja obecna jest nie do przyjęcia? Nie, u was znaczy, jest, tak? To nie jest tak, że ona jest nie do przyjęcia. Ona ma wady, ona ma bardzo duże wady, bo... Znaczy, bo jedyną partią, wydaje mi się, która broni obecnej konstytucji jest Lewica. I Platforma, i PiS mówi o tym, że trzeba ją zmieniać. No, nadszedł już taki czas od zmiany ostatniej konstytucji, że ona rzeczywiście funkcjonowała dobrze, lepiej lub gorzej, no kohabitacje są w różnych krajach, ale myślę, że jesteśmy w momencie, kiedy można by przejrzeć tą konstytucję, wyeliminować to, co się nie sprawdziło i po prostu ją zmienić. No, na przykład drobne sprawy, jak kandydowanie osób skazanych, powiększe, czyli ustrój państwa, de facto ustrój państwa, czyli rozdział władzy między poszczególnymi ośrodkami. Na kongresie proponowaliście zmniejszenie na przykład liczby posłów i senatorów. Co to da? Jak to usprawni rządzenie? No bo to jest ładne hasło, ale co z tego ma wynikać? No, mowa o tym, by zmniejszyć liczbę posłów i senatorów, to nie nowa rzecz w polskim systemie politycznym. Mówiła to Platforma. Nie? Tak, znaczy nie, my również w poprzednich projektach o tym mówiliśmy, tylko że no, wydaje się, żeby racjonalnie podejść do tematu, to trzeba by podejść do tego tak, jak podchodzą do tego politolodzy i konstytucjonaliści. Jest indeks proporcjonalności, który przelicza się na liczbę obywateli, no i wprowadza się taką odpowiednią liczbę posłów i senatorów. Ja tylko przypomnę, że polski system wcale nie jest najbardziej rozbudowany w Europie. No, nie wiem, francuski ma podobny indeks proporcjonalności, ale ponieważ ludzie oczekują od władzy samoograniczania się, to także na te postulaty trzeba odpowiadać. Czyli chodzi o to, żeby zaoszczędzić pieniądze po prostu. No zaoszczędzić pieniądze, ale także odpowiedzieć na taką potrzebę, którą ludzie zgłaszają. Uważają, że jest za dużo posłów i senatorów, są nieznani, jest ich po prostu zbyt wiele, by znać każdego posła i senatora. W związku z tym, skoro są nieznani i nieprzydatni w terenie, no to warto zrezygnować z tak dużej liczby posłów. Wtedy będzie łatwiej dostać się do posła, którego się zna, którego w Sejmie można śledzić i tak dalej, i tak dalej. To, co on tam w tym Sejmie robi, no to chyba odpowiada na tą potrzebę. Chcecie się dogadać z Platformą, wspólnie wyeliminować z polskiej sceny politycznej Lewicę? Bo wiele osób z tego sobotniego wystąpienia prezesa Kaczyńskiego na kongresie odczytało taki przekaz, gdy prezes mówił, że lepiej rządzić samodzielnie, bez koalicji, że konkurencja Platformy jest PiS-owi potrzebna.
Więc no, rzeczywiście można tak pomyśleć. Znaczy, no, lepiej rządzić samodzielnie niż bez koalicji nie jest skierowane na pewno w stronę SLD, bo koalicja z SLD nie wchodzi w grę z wielu powodów. Dla Prawa i Sprawiedliwości nie wchodzi, tak. Dla Platformy pewnie bardziej, dla nas nie. To zbyt odległe partie na scenie politycznej. Ale Lewica eliminuje się sama, nie trzeba jej pomagać. Ale chcielibyście systemu dwupartyjnego? Byłby on czysty i czytelny. Ja uważam, że silna lewica w Polsce, lewica nieskażona postkomunizmem, byłaby nam potrzebna, tylko ta nadzieja, że taka lewica powstanie, patrząc nawet na młodych polityków, czyli Grzegorza Napieralskiego, Wojciecha Olejniczaka, no jest coraz słabsza, więc jeśli ma być lewica cały czas zanurzona w tym genie postkomunizmu, to wolę, żeby tej lewicy w ogóle nie było. Panie pośle, czyli jeśli Platforma będzie skłonna rozmawiać o takich zmianach w ordynacji, które będą promować duże partie, największe, czyli PiS i Platformę, nazywając to po imieniu, to wy chętnie na to przystaniecie. Znaczy, naszym zdaniem system proporcjonalny jest w Polsce potrzebny. No, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, tak by nie było zbyt dużego rozdrobnienia w parlamencie. I już dziś nawet ten system proporcjonalny promuje dwa duże bloki. Na razie bloki, bo partii w parlamencie jest więcej, ale wydaje się, że przy dzisiejszej mediatyzacji polityki, przy dzisiejszym jakby dwublokowym myśleniu, że jest PiS i Platforma, z wyborów na wybory, nawet bez zmiany systemu, dojdzie do tego, że skończy się na dwóch dużych blokach z jakimiś satelickimi partiami, więc nawet rozmowa w kierunku zmiany ordynacji, tak by to usankcjonować, byłaby możliwa. Jak mówię, musiałaby ona się odbyć w Komisji Konstytucyjnej i przy założeniu jakiegoś vacatio legis, bo politycy mają to do siebie ze wszystkich opcji, że jak rozmawia się na tematy bieżące, no to zawsze jest to skażone sporem bieżącym politycznym. To nie tylko w Polsce, wszędzie tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Moim gościem rozmowy dnia dziennika był Adam Hoffman, poseł PiS i członek Komitetu Politycznego tej partii. Bardzo miło.